kto będzie najlepszy ze startu. Dobrze, teraz Dawid Perygos toczy batalia z Komorskim. Dawid Perygos rządzi na pierwszym łuku, ale teraz będzie objeżdżany, a przynajmniej spróbował to zrobić Sergiej Łogaczow. To małej Łogaczow! Fantastyczna akcja Rosjanina, Sergiej Łogaczow. To była taka klasyczna pika. Wyrzucił się naprawdę szeroko Łogaczow, ale to on jest pierwszy. Jeszcze walczy Wadim Tarasenko, więc ci Rosjanie, ci, którzy ruszali z pól zewnętrznych, oni są na czele teraz. Chcą stworzyć parę bydgoszczanie, bo też jeszcze blisko jest Dawid Belego-Gumulski. Świetnie się wcisnął, ale będzie kontra. Jest kontra Dawida Belego. Bardzo dobre ściganie. Już w pierwszym biegu 3 do 3, bo Sergiej Łogaczow zupełnie nie przejmuje się tym, co dzieje się za jego pracami i od tym kotłem. Kompletnie się nie przejmuje i cały czas jedzie pierwszy Rosjanin. Ostatnie okrążenie 3-3. To może się tak zakończyć, no chyba, że jeszcze coś wymyśli Kacper Gomulski środkiem toru. Tym samym śladem, co Dawid Belego, jechał teraz Kacper Gomulski. No od rzadko w tym sezonie zaczyna od zera, ale tym razem tak właśnie się dzieje. 3-3. Zwycięża Sergiej Łogaczow. Ależ to był wyścig. Gomulski, Belego, Kolta i Zengota. Zaczynamy wyścig numer 9, Ależ wystrzelił, Ależ, fantastyczny refleks Komorskiego, ale po szerokiej, bardzo szybki, bardzo, ale to bardzo szybki jest Grzegorz Zengota z czwartego. Nawet nie było potrzeby, żeby nakrywał całe towarzystwo, był tak szybki, że obyło się po prostu bez zamykania. Zengota z przodu, Zengota jedzie za 3 punkty, drugi Kolta, trzeci Kacper Gomulski, ale teraz po szerokiej również Dawid Perego przeciwko Perego. Dobrze to sobie chciał wymyślić Francuz, ale jeszcze nie tym razem, jeszcze tym razem nie wyprzedził rywala. Zengota też musi uważać, bo tuż za nim jest Rune Holta. Holta oczywiście świetnie stosowany, dwie ciekawe pary. Perego walczy z trzecim Gomulskim. Perego bardzo blisko, Perego podjeżdża, ale chyba to obroni Gomulski. Ostatnie okrążenie, ale tutaj jest ciekawie, mamy upadek. Oj. Nie chciałem tego zobaczyć. Straszny to był upadek. Tak jest. Będziemy nazywać rzeczy po imieniu. To jest ten moment, kiedy zahaczył o tylne koło swojego rywala. Jonący w kasku białym Grzegorz Zengota zahaczył o Runę Holtę, no i potem ten karambol z udziałem trzech zawodników łącznie. Wszystko zaczęło się od tej chwili. Od tej sytuacji, tak, ale Grzegorz nie zdążył, nie spodziewał się Runę Holty, że przestawił mu przednie koło, no nie miał możliwości tutaj zareagować, ani uciec. Sajdulin, Komorski, Kawa i Łogaczow. Jedziemy, panowie, dosyć długo to trwało, zanim taśma poszła w górę, ale najlepszy na starcie teraz Jewgeni Sajdulin, ale odjechał, znowu popełnił ten sam błąd, teraz się napędzi Sajdulin. Jest pierwszy, zanim gospodarze, zanim Sergiej Łogaczow, a także Kacper Gomulski, ostatni teraz mający spore kłopoty. Adrian Gała na 2-3 razy wyjeżdżał z tego łuku. Adrian Gała i stracił kolejne metry. Sajdulin na prowadzeniu 3-3, taki może być wynik w tym 14 wyścigu, no i to sprawi, że rybniczanie oznacząco poprawią swoją sytuację, ale teraz oczywiście rzuca się w pościg Sergiej Łogaczow. Znowu ta rosyjska rywalizacja, znowu pojedynek pomiędzy Sajdulinem i Łogaczowem. Łogaczow chce się zrewanżować. Jest bardzo szybki, jest naprawdę groźny, jest niebezpieczny Sergiej Łogaczow i dobrze szuka. Widać, że przygotowuje sobie pełną gamę ataków. Sergiej Łogaczow teraz szeroko po krawędzi tego odsypanego. Sergiej Łogaczow! Łogaczow jeszcze musi poczekać. Sajdulin się broni. Trzeci nie zmienię, jest Gomulski. Ostatnia szansa Łogaczowa. Sergiej Łogaczow, Sajdulin. Oj. Znowu zrobili, stworzyli taką dramaturgię. Znowu na ostatnich metrach Łogaczow zbliżył się do Sajdulina.